Cześć, i witajcie z mojego pokoiku na waszym naszym kanale. Tak, rzeczywiście nie wpuszczam was w kanał, absolutnie nie, ponieważ chcę wam dzisiaj opowiedzieć o najważniejszym objawieniu, w którym zawarte są zarówno opisy, słuchajcie, końca świata, jak i antychrysta, jak i objawienia samego Jezusa Chrystusa, słowa Boga, są objawienia Maryi, są objawienia świętych, Pierwszych świętych kościoła katolickiego, i zanim o tym opowiem, a zostałem do tego tematu, że tak powiem, w cudzysłowie sprowokowany, a mówiąc ładnie, zachęcony przez dzisiejsze słowo przez, przez Ewangelię, którą na dziś daje nam kościół, a mianowicie jest to Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdział jedenasty, wersety od 20 do 24 za chwilę do niej wrócimy, to zrobiłem sobie też taki, można by powiedzieć, test, takie sprawdzam polski internet katolicki, czy w ogóle internet polski i te kanały, te treści, treści o, bo było założenie, by sprawdzić pewne treści, które dotyczą no, naszej wiary, wiary chrześcijańskiej. I oto yy, najpopularniejsze materiały na polskim internecie katolickim, chrześcijańskim, które mają najwięcej wyświetleń, ich, ich są dziesiątki, a nawet i setki, to są te materiały poświęcone Antychrystowi, yy, proroctwom o końcu świata, yy, proroctwom dotyczącym III wojny światowej, yy, objawieniom, Przeróżnym, maryjnym w większości, niezatwierdzonym przez Kościół, jeżeli ktoś wraca do Kościoła i idzie drogą nawrócenia, jest świeży na tej drodze, czyli niedawno, jak to się mówi, nawrócił się, czyli jest wciąż na drodze do nieba przez właśnie nawrócenie, to kiedy chciałby się wspomóc z polskim internetem i kanałami katolickimi, chrześcijańskimi, żeby formować się, żeby poznawać wiarę żeby poznawać Kościół katolicki, to bardzo prawdopodobne jest to, że nigdy nie dotrze do istoty chrześcijaństwa, przeglądając polski internet katolicki, ponieważ musiałby się najpierw, że tak powiem, przedostać, prawda? Przeszarpać, że tak powiem, jak przez takie ostre krzaki, jak to się mówi, krzaczory, przez mnóstwo treści, których tytuły są sensacyjne, to znaczy nawiązują do, nawiązują, no popularyzują adrenalinę duchową, sensacje duchowe, najczęściej opierają się na fałszywych objawieniach, najczęściej op opierają się na własnych opiniach, własnym widzimisie. są to materiały, które można by w skrócie nazwać ewangelią strachu. I o ewangelii strachu sobie że tak powiem, zrealizujemy oddzielny materiał. Dziś chciałem o tym opowiedzieć, ale słowo Boże na dzisiaj mnie trochę zachęciło, aby w innym kierunku pójść, bo pewnie się domyślacie, że to najważniejsze objawienie, jakie otrzymaliśmy i które lekceważymy. I ja teraz pozwólcie, że będę mówił o sobie, bo tak, na kanale Moc Słabości jest dużo materiałów poświęconych objawieniom prywatnym. Rzeczywiście i jeszcze. Szczerze mówiąc, trzy lata temu byłem zafascynowany objawieniami prywatnymi. To często jest, to znaczy to, w jaki sposób wierzymy, nie żeby się usprawiedliwiać absolutnie i nie żeby teraz mówić, że objawienia prywatne są nieważne, bo te zatwierdzone przez Kościół pomagają nam wierzyć i to też nie idźmy drogą modernistów, którzy odrzucają objawienia prywatne, prawda, którzy mówią a po co ci Fatima, po co ci Lourdes, po co ci La Salette, nie przesadzaj z objawieniami prywatnymi. Objawienia prywatne są ważne, bo one nam pomagają, jak taki dobry przyjaciel, i dają nam dowód na to, że Ewangelia rzeczywiście działa w życiu konkretnych ludzi. Tak spoglądam, bo jest u mnie plus 35, czekamy na burzę. Mam nadzieję, że mi tu żaden sprzęt nie padnie. Natomiast rzeczywiście no, byłem zafascynowany objawieniami prywatnymi. To wynikało z różnych, z tego, w jakich, że tak powiem, ogólnie. Wspólnotach, byłem do jakich wspólnot należałem, kogo w internecie, słuchałem i nie tylko w internecie. Wszystko się zmieniło w momencie, no właśnie, i tutaj znowu przepraszam, muszę powiedzieć o objawieniach prywatnych, ponieważ wierzę w to, że Maria przyprowadziła mnie do Słowa Bożego, że Maria nauczyła mnie znajdować najważniejsze treści dotyczące chrześcijaństwa w Słowie Bożym. Tak, te najważniejsze objawienia. To objawienia zawarte w Piśmie Świętym. One są zatwierdzone przez Kościół. Nie jestem cyniczna, tak rzeczywiście jest, to jest jakby oczywistość, ale być może takie oczywiste sprawy dzisiaj musimy sobie powtarzać. W Piśmie Świętym mamy, słuchajcie, opisy, jeżeli ktoś lubi, końca świata u proroka Daniela, proroka Amosa, prawda? W księdze Apokalipsy. Mamy, słuchajcie, sensacyjne opisy. Końca świata w Ewangelii według Świętego Mateusza w 25 rozdziale. Wreszcie, i to co najważniejsze, mamy słowa Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy są takie objawienia prywatne, które zawierają tyle słów Jezusa Syna Bożego, co pismo święte. Oczywiście pewnie są. Natomiast no nie ma ważniejszego objawienia niż objawienie zawarte w Piśmie Świętym. My czasami szukamy czegoś dodatkowego, czegoś więcej. Być może nam się Pismo Święte znudziło, a może nie potrafimy go czytać. To chyba to drugie bardziej. Dlatego ilekroć mówię o Piśmie Świętym, to polecam wam Biblię Jerozolimską, która jest w od ponieważ ona ma bardzo dużo komentarzy i siglów, który, czyli takich, takich przypisów, które odsyłają nas do... Innego, innej części Pisma Świętego i możemy w ten sposób poruszać się po Piśmie Świętym niemalże jak po takiej, po takim w cudzysłowie internecie takiej sieci, gdzie każdy cytat z czegoś wynika, każdy werset do innego wersetu prowadzi my szukamy wirujących słońcy czasami mylimy na przykład zjawisko halo, astrofizyczne które polega na tym, że wokół słońca rozciąga się tęcza i niektórzy mówią o cud nie, to jest zwykłe zjawisko halo Szukamy odbić Jezusa w Monstrancji, w Hostii, szukamy tajemniczych przekazów w Fatimie, prawda? Szukamy w ogóle tajemnicy, która, no właśnie co, która będzie ważniejsza od tego, co się znajduje w Piśmie Świętym? Szukamy różnego rodzaju, prawda? dodatkowych bodźców duchowych, nie wiem, twarzy Maryi ukrytej w słońcu, w chmurach, archanioła gdzieś tam na chmurach, pod chmurami. To czy no tak to taka jest ciekawość ludzka. Natomiast jeżeli ograniczymy naszą duchowość tylko do poszukiwań do tego, że mało nam, że Pismo Święte jednak no, nie wystarcza, że no pismo ale co na piśmie świętym mam tylko się zatrzymać. Ja czasami rozumiem protestantów, którzy się wściekają na nas katolików, tych z nas, którzy przesadzają z objawieniami prywatnymi, bo naprawdę protestanci mają tylko Pismo Święte. Sora Skryptura mają tylko Pismo Święte i oni tym Pismem Świętym żyją. Ja ostatnio przechodziłem idąc sobie w niedzielę a na mecz do znajomych, przechodziłem obok zboru protestanckiego. To było wieczorem, czyli po tej ich wieczornej liturgii. I tam był, no, przy tym zborze był taki piękny ogródek. Ogródek, gdzie były napoje, gdzie y, były ciasta. I ci ludzie, mam, mam na myśli protestantów, po takiej liturgii oni się spotykają. Nie uciekają tak jak my z Mszy Świętej do domu. Nie są anonimowi. I nie chodzi o to, że was zachęcam, żebyście przeszli do protestantów, bo tego nie róbcie zostańcie w kościele katolickim, bądźmy w kościele katolickim. Natomiast być może to wszystko u nas jest trochę źle zorganizowane, a może nie chodzi o organizację, może za bardzo jesteśmy anonimowi, może kościół jest za bardzo wycofany, może za bardzo jest skupiony na tym, żeby bronić prawda kościoła jako twierdzy tutaj wciąż atakowanej. Być może jest u nas za mało naturalnego budowania relacji z drugim człowiekiem. Na pewno kościół w obecnej konstrukcji, że tak powiem społecznej gdzie każdy jest anonimowy, nie uchowa się. Nie ma możliwości, żeby ten kościół, gdzie jesteśmy na liturgiach anonimowi, rozwijał się. Jest to niemożliwe i sami widzicie, że rzeczywiście jest to mało naturalne, kiedy idziemy na msze świętą i że tak powiem, no każdy z nas czuje, że, no tak, Eucharystia bardzo ważna, ale to. Ale każdy sobie trochę tę mszę świętą przeżywa. Jeszcze niektórzy są tacy, którzy, którzy wstają kiedy chcą, klękają kiedy też chcą i rozbijają wspólnotę kościoła. O tym mówią przecież przepisy liturgiczne, żeby tak nie robić. No właśnie, przechodzę teraz do książki, którą wam bardzo często polecam i wy też już ją widzę, że w komentarzach polecacie. Ewangelia według świętego Mateusza. Prosty wykład dla każdego pięknie wydana Ew Ewangelia, czyli. Egzegeza Ewangelii według świętego Mateusza, nieżyjącego już wybitnego niemieckiego biblisty, ojca Richarda Gutzfilera, jezuity, dusz pasterza akademickiego, który żył w pierwszej połowie XX wieku, działał w Curychu. Ta książka jest w od .pl. dzięki pewnemu kapłanowi związanemu z naszym kanałem. Jest ona w dużej, że tak powiem, promocji i już chyba kilkanaściekrotnie, tak? Kilkanaście razy, o! Sięgałem do niej tutaj na naszych spotkaniach na kanale, żeby analizować Pismo Święte, Ewangelię według Świętego Mateusza, ponieważ ojciec Richard Gutzfiller robi to naprawdę niezwykle, abyśmy yy, powiedzieli, takim, posługuje się mocnym językiem, ale pełnym. Mocno, znaczy, nie chodzi o, o formę, tylko o przekaz. Sięga aż do serca, analizując konkretne fragmenty z Ewangelii według Świętego Mateusza. I teraz pozwólcie, że przeczytam ten fragment, który na dziś jest nam dany. Witurgi słowa. Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie Korozain, biada tobie Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały już dawno, w woże i popiele by się nawróciły. to też powiadam wam Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty Kafarnaum. Czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do otchłani zejdziesz, bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego, to też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. I kiedy czytamy ten fragment, to od razu takie może nam się pojawić, takie Uf, no to nie dotyczy nas, no bo no my mamy Pismo Święte, przyjmujemy, chodzimy do kościoła, przyjmujemy sakramenty święte. No tam wiemy, że, 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 no, że jest Stary Testament, Nowy Testament i no generalnie to nas nie. No też wierzymy w cuda. Chociaż po wczorajszym materiale, w którym Wam opowiadałem o tym, że większość katolików nie wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa, to już nie jest takie oczywiste, w kogo i w co my wierzymy. I ojciec Richard Gutzfiller tak to komentuje: Łaska jest darem Bożym. Człowiek może po nią sięgać obiema rękami, może się całkowicie otworzyć na przejście Boga. No właśnie, człowiek może, ale wcale nie musi. Powinien to uczynić, ale pozostaje wolny w swoich decyzjach. Łaska jest Bożym wezwaniem. Człowiek powinien na nie odpowiedzieć w sposób całkowicie wolny. Jednak jest to wezwanie Pana, a odrzucenie go wiąże się z określonymi konsekwencjami. I teraz będzie bardzo mocno. Negatywna odpowiedź na zobowiązujące wezwanie Pana oznacza popadnięcie w grzech i odwrócenie się od Boga. Jeżeli zaś odrzucamy Boże zaproszenie, to opuszczamy samego Boga. Należy oczywiście podkreślić, że Bóg nie jest pedantycznym nauczycielem i nie wylicza swych łask z, z matematyczną dokładnością. Lekkomyślne potraktowanie łaski nie powoduje jeszcze nieodwracalnej zguby. Bóg wciąż na nowo nas woła, wciąż na nowo puka do drzwi naszych serc ale postawa negacji sprawi w końcu, że pewnego dnia i czas łaski się dla nas skończy. Wtedy utraconej łaski nie da się już przywrócić i usłyszymy takie słowa biada tobie Korozain, biada tobie Betsajdo. Pogańskie miasta Tyr i Sydon nie miały świątyni prawdziwego Boga i w swej pogańskiej religijności iż ich mieszkańcy nie byli zbyt gorliwi, ale na sądzie... Hmm, na sądzie mogą się usprawiedliwiać tym, że brakło im łaski przyjścia Boga. Tak więc Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. Sodoma to miasto, które jest synonimem grzechu. A jednak sodomici mogą powiedzieć, że przecież nie było im dane oglądać cudów pana, i dlatego ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu, komu wiele dano, od tego się wiele wymagać będzie. Tak więc łaska wiąże się z odpowiedzialnością, wymaga decyzji, zajęcia jasnego stanowiska. Kto się na nią zamyka, unika jej lub odrzuca ją, bierze na siebie odpowiedzialność za konsekwencje takiej postawy. Teraz ktoś powie, no, sodomici, ziemia sodomska, Sodoma i Gomora, to nie my. Kojarzymy Sodomię i Gomorę z grzechami związanymi ze sferą, że tak powiem, ogólnie bardzo namiętności. Tymczasem kiedy czytamy Pismo Święte i komentarze do tego fragmentu, który mówi o zniszczeniu Sodomy i Gomory, to te dwa miasta zostały zniszczone przede wszystkim ze względu na zatwardziałość serc. To było głównym powodem, że na te miasta spadł ogień. Uwaga na sądzie: będzie lżej Sodomitom, czasami określamy pewnych ludzi w ten sposób, a może w naszym sercu jest sodomskie, że tak powiem, zamknięcie się na Boga. Że tak powiem, zuchwałość zbawienia, że nic nie muszę robić i będę zbawiony, zatwardziałość serca. A zatem na sądzie, na sądzie Bożym, lżej będzie sodomitą, tym, którzy mieszkali w Sodomie, niż nam, którzy mamy w domu Pismo Święte, mamy Słowo Boże i go nie czytamy. Ktoś powie, czytam, dobrze, i nie medytujemy Słowa Bożego sercem. Te miasta, o których tutaj jest, wspomina Pan Jezus. One nie miały świątyni Boga, one nie doświadczyły cudów Jezusa, po prostu one nie słyszały o cudach Jezusa. Tam nie było kościoła, tam nie było sakramentów, tam nie było w domach pisma świętego. I w ten sposób mogą być usprawiedliwione, że nie poznały Pana, bo rzeczywiście tego wszystkiego były pozbawione. My natomiast mamy kościół, mamy sakramenty święte, mamy słowo Boże, mamy lektury. Mnóstwo, miliony lektur, codziennie wychodzą nowe, nowe, prawda, pozycje książkowe traktujące o chrześcijaństwie rozwijające w nas naszą wiarę. Mamy w domu Pismo Święte jeżeli zaniedbujemy to wszystko, to znaczy nadal szukamy lepszych objawień, bardziej sensacyjnych, a może coś Pan Jezus nie powiedział albo źle powiedział, a... No, Niektórzy mówią, no tak, objawienia prywatne są po to, żeby coś dopowiedzieć, bo Pan Jezus o wszystkim nie powiedział. Nie, to znaczy panie, Jezus oczywiście, że o wszystkim nie powiedział. Natomiast powiedział wystarczająco dużo, bo nawet to, co powiedział, jest dla nas po prostu nieznane. Nie medytujemy z Słowa Bożego. A wystarczyłoby, żebyśmy codziennie rano chociaż czytali Ewangelię, tak jak my to robimy w czasie naszego porannego Różańca od poniedziałku do piątku o godzinie siódmej rano na żywo, kiedy ja Wam zawsze czytam Ewangelię z dnia. Ja później sobie jeszcze siadam i też tę Ewangelię czytam. Posługując się komentarzami, które są obecne w Biblii Jerozolimskiej. To już jest dużo, to już jest dużo, kiedy przeczytamy codziennie Ewangelię, ale to jest punkt wyjścia może być tak, że do nieba trafią, czy też trafili Sodomici, którzy są usprawiedliwieni ci, którzy grzeszyli, że tak powiem, w sposób nieświadomy, bo nigdy nie poznali Bożego prawa i tym bardziej nie poznali Jezusa, no bo przecież Jezus za ich czasów nie przyszedł. Aby my, my do nieba być może nie trafimy, chociaż poznaliśmy Jezusa, ale zachowujemy się tak, jakbyśmy go nigdy nie poznali, albo zachowujemy się tak, jakby to był tak jak uczniowie, którzy przychodzą do pustego grobu, kiedy Ewangelia opisuje fakt zmartwychwstania, i tam jest u świętego Jana takie zdanie jedno, i wrócili do siebie. Piotr, Andrzej widzą pusty grób. Niewiasty są zachwycone, to znaczy one już wiedzą o co chodzi. Maria Magdalena, ona już wie o co chodzi, że tu się wydarzyło coś niesłychanego, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Uczniowie patrzą, ten, ten, jeden, drugi, trzeci, piąty, a no, pusty grób wrócili do siebie. To wrócili do siebie to nie oznacza, że, że poszli do domu, to oznacza, że po prostu wrócili do dawnego życia, że zaczęli. Znaczy, nic się nie stało. Pusty grób, okej. Okay. Ale nie ma Jezusa, pusty grób, przecież nic nie musi oznaczać. Wrócili do siebie ci, którzy widzieli cuda Jezusa przez trzy lata i oglądali. Dalej, ojciec Richard Guzwiller jeszcze mocniej to komentuje. Z jeszcze jednego powodu można mówić o ryzyku utracony, o utraty łaski. Im więcej łaski ma człowiek, tym wyżej się wznosi, tym bardziej zbliża się do Boga, a jego życie w coraz większym stopniu przydaje Bogu chwały. I właśnie dlatego będzie szczególnie narażony na ataki szatana. Relacje o pokusach, jakimi poddawani byli święci, nie są wyolbrzymiającymi tę kwestię legendami. Wędrówka po górach zawsze będzie bardziej niebezpieczna niż masz ruta po równinach i łagodnych pagórkach. Szatan kusi w najbardziej niebezpieczny sposób każdy rodzaj duchowej pychy, każdy przejaw pogardy dla Innych, także dla sodomitów, nikogo nie możemy, nikim nie możemy gardzić i serca żadnego człowieka nie możemy osądzić, nawet własnego, bo własnego serca nawet nie znamy. Każdy przebłysk zarozumialstwa do głębi zaprzecza istocie całkowitego oddania się Bogu i prowadzić może do upadku. Słuchajcie, co jest wyjątkowe w tych egzegezach ojca Richarda Gutzfilera, to że on się tak. Ja już to zauważyłem, wy, którzy tą książkę macie w domu pewnie też. Że on się tak rozkręca, że na początku dokonuje w jest taki łagodny, ogólny, a później wchodzi w głąb i jest jak miecz obosieczny, właśnie jak Słowo Boże, które jest mieczem obosiecznym, które pokazuje nam prawdę taką, jaka ona jest, ale zawsze Słowo Boże czyni to z miłością. Należy poruszyć jeszcze jeden aspekt ryzyka utraty łaski. Łaska wystawia człowieka na próbę, stwarza wewnętrzne napięcie, które staje się prawie nie do zniesienia. Im więcej łaski ma człowiek, tym bardziej potężny, tym bardziej żywy ukazuje mu się Bóg, a człowiek sobie samemu wydaje się tym bardziej mały, tym bardziej grzeszny boleśnie, aż do granicy wytrzymałości przytłacza człowieka kontrast między świętym Bogiem a grzesznym ja. I tu jest niezwykłe wytłumaczenie tego, dlaczego czasami nie rozumiemy świętych. Ja tu wam przeczytam ten fragment i od razu wam mówię, że ja mam na myśli, kiedy będę to czytał, świętego Ojca Pio, świętego Jana Marię, Wianeja świętego Jana od krzyża świętą Teresę Wielką. Posłuchajcie. Stąd u świętych występuje pogarda dla samych siebie, nie dla drugiego człowieka. Pogarda dla samych siebie i świadomość własnej grzeszności. Osobom z zewnątrz wydaje się to przesadą, ale dla nich to sprawy śmiertelnie poważne i wypływające z głębokiego przekonania, czy należy w takim razie bać się łaski, skoro niesie ze sobą takie ryzyko? Kto wie, czym jest łaska? Temu nigdy nie przyjdzie to do głowy. Hm. Łaska jest w swej istocie Miłością. Święty Jan od Krzyża powiedział, że pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości, a odpowiedź na łaskę jest miłością do Boga. Bez miłości życie jest nudne i puste. Miłość to oddanie i poświęcenie, a każde miłosne poświęcenie jest przygodą zarówno w małżeństwie, jak i w życiu zakonnym. Kto oddaje się tylko w połowie. Zachowuje jakąś cząstkę dla siebie, ten naraża się na niebezpieczeństwo, że zaciemni piękno, sprofanuje świętość, zniszczy to, co najcenniejsze. Kto jednak poświęca się całkowicie i w miłości, w pełni poddaje się miłości wiecznej, tego miłość niesie przez życie, chroni i utrzymuje. Tak więc łaska eliminuje zagrożenia, bo spala je wszystkie w ogniu miłości. Zobaczcie, że wszystkie nasze niepewności, trudy, cierpienia, kłopoty możemy spalić w ogniu. Bożej obecności, w ogniu miłości, w ogniu Słowa Bożego. Oczywiście, objawienia prywatne też są ważne, tylko tu musimy zachować pewien porządek. Nie możemy wciąż i tylko i wyłącznie skupiać się na objawieniach prywatnych i szukać w nich jakichś ważniejszych treści, ważniejszych nawet od Pisma Świętego. Niektórzy nawet do tego się, do tego się posuwają, że. Przeciwstawiają objawienia prywatne Słowu Bożemu i czasami listy różnych świętych, jakieś ich notatki, w których są, są błędy teologiczne. Oczywiście, że w pismach, już nie będę mówił których świętych, ale są też pewne błędy teologiczne, ale one nie są tak niebezpieczne, żeby trzeba było zakazać wszystkich, że tak, że tak powiem, pism tego czy innego świętego. Czasami przeciwstawiamy jakieś objawienia prywatne świętych, właśnie ich różne zapiski, dzienniki, dzienniczki. Słowu Bożemu mówimy, no tak, ale ta święta czy ten święty powiedział to i to. Pismo Święte oczywiście mówi co innego, no ale zobacz, najczęściej się powołujemy na świętego ojca Pio, który miał rzekomo mówić o trzech dniach ciemności. Święty ojciec Pio pisał w listach o trzech dniach ciemności, ale tu chodziło o pewną metaforę. Pewien, że tak powiem, symbol, symbolikę naszego życia duchowego, gdzie możemy być w ciemności. Te trzy dni ciemności duchowej to są te trzy dni, kiedy Jezus znajduje się między śmiercią a zmartwychwstaniem. To są te trzy kroki ku zmartwychwstaniu: przyjąć cierpienie, pójść za Chrystusem ukrzyżowanym i wyjść z grobu za zmartwychwstałym. I czasami niektórzy mówią: Ale Święty Ojciec Pio powiedział to czy tamto. No, a Pismo Święte mówi to, no ale święty ojciec Pijo, czy święty inny, tak, czy owaka inna święta powiedzieli to, czy owo. To jest e, też no, nieznajomość pewnej metodologii, jaka, jaka jest, e, jeżeli chodzi, metodologią, może tak powiem, która porządkuje, w jaki sposób mamy traktować objawienia prywatne. Wszystko to, co byłoby w objawieniach prywatnych, niezgodne z, z Pismem Świętym musimy odrzucić, nawet jeżeli będą to notatki. Mówię ogólnie, notatki tego czy innego błogosławionego czy świętego i one nam trochę nie pasują do pisma świętego, to polecam takich notatek tego czy innego błogosławionego czy świętego po prostu nie czytać. Bo po pierwsze, rzeczywiście może być tam jakiś błąd teologiczny, który kiedy ktoś by nam go wyjaśnił, pewnie by nam krzywdy nie zrobił, a po drugie, być może po prostu czegoś nie rozumiemy. W Piśmie Świętym zaś nie ma żadnych ukrytych treści. Podobnie jak i na przykład w trzeciej tajemnicy fatimskiej, czy też jak to się mówi prawidłowo, w trzeciej części tajemnicy fatimskiej nie ma żadnych treści ukrytych. I Kościół naprawdę niczego nie musi ukrywać, jeżeli chodzi o objawienia prywatne, chyba że są to fałszywe objawienia, to wtedy rzeczywiście mówi: Nie czytajcie tego, bo sobie zrobicie krzywdę i zajdziecie z, z drogi do nieba. Kościół niczego nie musi ukrywać, jeżeli chodzi o objawienia prywatne, bo powiem tak brutalnie. Kościołowi nie są potrzebne objawienia prywatne. I powiem jeszcze mocniej, Kościołowi nie są potrzebni ani błogosławieni, ani święci. Ponieważ Kościół zawsze będzie nam dawał Ewangelię, papież Franciszek wzywa do czystej Ewangelii. Błogosławieni święci potrzebni są nam jako dowody na to, że Ewangelia rzeczywiście sprawdza się w życiu chrześcijan. Że rzeczywiście można żyć Ewangelium, ale to nie jest tak, że Kościół teraz będzie wyszukiwał różnych cudów, żeby je zatwierdzać. Jak dobrze wiecie, kościół bardzo pieszale na szczęście. Zatwierdza te czy inne objawienia, czy cuda, które się wydarzyły, na przykład cuda eucharystyczne, bardzo skrupulatnie je bada, najczęściej oddając te sprawy, czyli proces badania cudów w ręce osób świeckich, naukowców, specjalistów, i nie pyta panie doktorze, czy jest pan katolikiem, czy jest pan wierzący. Nie, tu chodzi po prostu o to, żeby wyeliminować błąd, bo cuda, bo objawienia prywatne nie są najważniejsze. I być może rzeczywiście będzie tak, że do nieba trafią ci, którzy nigdy nie poznali Boga, a do nieba nie trafią ci, którzy są ochrzczeni, którzy chodzili do kościoła, którzy przyjmowali sakramenty święte, którzy czytali Pismo Święte, którzy czytali lektury duchowe. A Boga tak się zachowują, nie poznali sercem. Nie poznali sercem, ponieważ poznać Boga sercem. To pójść za nim całym sobą. Bardzo serdecznie Wam polecam Słowo Boże. Najważniejsze objawienia. Najważniejsze objawienia. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Zostawiam Was z Ewangelią według świętego Mateusza. Prosty wykład dla każdego i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Naprawdę zdziwimy się, kto w tym niebie jest, a kogo być może niestety nie ma. A nam się wydawało, że powinien być, bo był taki tutaj na ziemi pobożny. Faryzeusze też byli pobożni. Na szczęście Kościół nie ma listy osób potępionych. Szczęść Boże!